komentarz do meczu. Myślę, że wszyscy Państwo widzieliście, jak Podbeskidzie w drugiej połowie dominuje lidera. Jak wspaniały doping niesie chłopaków, jak to wszystko musi ze sobą współgrać, żeby drużyna szła do góry. Myślę, że po tym meczu możemy mieć głowy uniesione bardzo wysoko, bo nie przypominam sobie meczu Miedź Legnica. Oglądaliśmy ich bardzo wiele, żeby ktokolwiek w taki sposób zdominował lidera. Życzę sobie, żeby w każdym spotkaniu determinacja i taka organizacja gry w defensywie dawała dużo spokoju naszej drużynie, bo wtedy w świadomy, łatwy sposób, może nie łatwy, ale bardziej skuteczny sposób jesteśmy w stanie atakować. Bardzo się cieszę z postawy dzisiaj wszystkich zawodników, którzy grali w pierwszej i drugiej połowie, bo naprawdę chylę czoła za to, w jaki sposób dzisiejszy mecz wyglądał. Dziękuję kibicom za wsparcie. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy byli dzisiaj na meczu, bo myślę, że tylko i wyłącznie gra i dla kibiców daje satysfakcję nam wszystkim. My wszyscy się z tego żywimy. Dlatego dziękuję jeszcze raz. Były trudne momenty w przekroju całej tej rundy, ale wierzę i widzę, że w końcu ta bańka pęknie i w kolejnym meczu zainkasujemy 3 punkty. Ja może tylko dodam, że to mówiliśmy chłopakom przed meczem i też po meczu, my o tym wiemy doskonale, że to jest dopiero początek tej drogi. Wiemy, ile trzeba zrobić, żeby te detale dopracować i zbierać w takich meczach i tych poprzednich punkty. To po pierwsze. Po drugie, z takich szczegółów, to co trener powiedział, myślę, że Miedzianka miała dwie akcje, była w stanie zrobić przez 90 minut. To w kontekście tej gry w defensywie naszej, troszeczkę przetasowanej na to spotkanie. Natomiast z drugiej strony, ja nie wiem, ile bramek my musimy prawidłowo strzelić, żeby wreszcie nam ktoś tę bramkę uznał. To jest niesamowite, że sędzia mówi, że nic nie widział tak naprawdę. Nic, dokładnie co się tam zdarzyło, ale coś się zdarzyło, więc muszę gwiznąć. Niebywała sytuacja przy tej bramce i akcji w pierwszej połowie. Myślę, że w drugiej połowie też takie kluczowe na początku i sytuacje, gdzie Emre fajnie wbiegł środkiem, odważnie mu się zabierać, tam praktycznie mógł wjechać do samej bramki, później jeszcze Tito też pięknie dwa razy wjechał, raz mógł dogrywać Mele przed samą szesnastką, drugi raz kapitalne uderzenie, też po naszej akcji takiej firmowej, tam milimetry brakowało ale fajnie, że na koniec też po fajnej akcji to wyrównanie przyszło, było duże rozczarowanie z naszej strony, także doceniamy ten wynik z Miedzią, remisowy z liderem, ale oczywiście jesteśmy rozczarowani, bo zawsze chcemy wygrywać. To co powiedział Marcin, jesteśmy w stanie z liderem pierwszej ligi w taki sposób właśnie grać i w taki sposób dominować. Jeszcze tylko słowo odnośnie, bo mogą być jakieś rozdźwięki, dlaczego może te pierwsze połowy nie są tak dobre w porównaniu z drugimi. Ja myślę, że to się nie bierze z braku koncentracji. Po prostu nasz styl jest taki, troszeczkę można go określić kruszeniem muru, więc ta przewaga dopiero większa przychodzi w drugiej połowie, kiedy przeciwnik jest troszeczkę więcej zmęczony i są większe przestrzenie na boisku. Natomiast na pewno musimy poradzić sobie z tym problemem, żeby nie tracić jako pierwsi bramki. To jest na pewno problem i myślimy cały czas o nim i będziemy się starali w jakiś sposób temu zapobiec, jeżeli jest w ogóle to możliwe. Na pewno jest możliwe, ale bo to nam troszeczkę na pewno zawsze w każdym spotkaniu zaburza grę. Bardzo dziękuję. Zaraz pora na pytania od Państwa. Proszę, Przemku. Przemek Zemnia, Dziennik Zachodni. Chciałem spytać o te zmiany w składzie, bo kilka takich ciekawych zmian na opozycja Simonsena, czy Bonifacio na ławce rezerwowych. Skąd takie decyzje i czy w perspektywie meczu można powiedzieć, że były to decyzje trafione? Przede wszystkim mamy 20 zawodników w kadrze i każdego
próbujemy w jakiś sposób doceniać. Widzimy na treningach pracę każdego z nich i chęć występowania w pierwszej drużynie, ale wie pan co, no, po kilku meczach, których nie udało się wygrać, tak naprawdę korekty były potrzebne po to też, żeby zmobilizować tych zawodników, którzy w jakiś sposób poczuli się już bezpiecznie w pierwszej jedenastce. Dlatego widzieliście państwo w drugiej połowie, jak zawodnicy, którzy weszli na tą część, bardzo mocno chcieli pokazać, że to miejsce im się należy w dalszym ciągu, walczyli o każdy metr boiska i tak naprawdę pokazali bardzo dużo determinacji serducha i przy tym dużo umiejętności. Dlatego liczymy na każdego zawodnika, który jest w kadrze i na pewno każdy zawodnik swoją ciężką pracą jest w stanie wywalczyć sobie miejsce w pierwszej drużynie. Tak, to co powiedział Marcin zresztą na poprzedniej konferencji, że nic nie jest gdzieś tam zaplanowane od góry i nadane komuś na zawsze miejsce w składzie, to raz, a druga sprawa, ja bym chciał, wiadomo, że cały zespół zasługuje na gratulacje, ale myślę, że JEP ze względu na pozycję troszeczkę inną, jaką grał dzisiaj, myślę, że bezbłędnie na tej pozycji, też Tito na lewym wahadle też dzisiaj był świetny i szkoda, że nie mógł strzelić bramkę, bo to był udokumentował jego dobrą grę. Dzięki. Czy jeszcze mam pytania? Jakub Luberda, Śląsk.net. Ja mam dwa pytania. Pierwsze będzie o Merwa Szwiliego, bo z wysokości trybun miałem wrażenie, że on szczególnie w pierwszej połowie sporo strat, tak nie do końca dobry występ w jego wykonaniu. Czy panowie postrzegają to podobnie, czy jednak nieco lepsze odczucia właśnie tego zawodnika? Merw jest bardzo dobrym zawodnikiem. Jego styl polega na tym, że bardzo często bierze tą odpowiedzialność na siebie. To niestety wiąże się też z jakąś ilością strat. Musimy w jakiś sposób też odciążać Kamila, żeby nie cała uwaga była skupiona tylko i wyłącznie na nim. Dlatego taka decyzja, żeby Mere dzisiaj grał od początku. Myślę, że pracował bardzo dobrze dla całej drużyny i myślę, że tak krytycznie bym na to nie patrzył, tak jak Manu. Uważam, że zagrał poprawny mecz i tak naprawdę wiele sytuacji zaczynało się od niego, czy było przedłużone po jego utrzymaniu piłki. Tak, ja myślę, że w każdej drużynie muszą być też zawodnicy właśnie tacy bardzo kreatywni i oni mają troszeczkę większą swobodę w graniu. No i niestety to bierze się z tego też oczywiście mogą się brać jakieś straty, ale no Mery ma bardzo dobre umiejętności i on tą swobodę ma. Tą swobodę ma i od nas ma też to pozwolenie na większe ryzyko niż inni zawodnicy. Być może oczywiście byśmy chcieli, żeby może było strat mniej, ale to jest świetny zawodnik, mamy do niego bardzo dużo szacunku. Mimo swojego wieku i doświadczenia znakomicie pracuje na treningach i myślę, że on jeszcze nie raz zaskoczy do końca rundy. I drugie pytanie o ten środek pola, bo on wymieniony w przerwie. Czy nie byliście zadowoleni po prostu z pracy dwóch poprzednich zawodników? Czy to miało też jakieś podłoże taktyczne, jakieś inne założenia mieli prowadzeni ci nowi zawodnicy? Przede wszystkim te zmiany determinowały wynik, chcieliśmy gonić przeciwnika, ale dopiero zawodnik, który zagra mecz 45 minut, po tym czasie dopiero jesteśmy w stanie ocenić, czy on grał dobrze, czy źle, bo tak naprawdę wszyscy piłkarze, którzy wychodzą w pierwszej jedenastce, zasługują na grę i oni dostają tą szansę. Nie był to jakiś oszołomiający mecz w wykonaniu Meta Skeleta i Marcela Misztela, dlatego zostały te zmiany dokonane i myślę, że to wniosło dużo ożywienia i jakości w środku pola. Tak, no w środku pola może nie mamy jakiegoś takiego lidera wybitnego, tak? I gdzieś tutaj jest kilku zawodników, którzy walczą o te dwie pozycje w środku. I zmagamy się czasami przed meczem z decyzjami, czy troszeczkę więcej postawić na jakość w ofensywie, czy może troszeczkę na umiejętności gry w defensywie, w destrukcji. No i później już reagujemy, nawet jeżeli trzeba, to w przerwie spotkania. Wydawało nam się, że potrzebujemy więcej jakości w środku pola i stąd te zmiany. Dzięki bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, tam pod koniec meczu zauważyłem, że Biliński lekko utykał. Coś tam się mu stało? Jakieś coś poważnego? Nie, raczej nie, wydaje mi się. Myślę, że stłuczenie bardzo mocne, bo gdzieś w poszczale zderzył się chyba z przeciwnikiem.
Także będzie wszystko w porządku. Na następnym meczu na pewno będzie do dyspozycji. Dobry wieczór jeszcze raz. No dwie różne połowy w naszym wykonaniu. Pierwsza, tak jak sobie zaplanowaliśmy przed meczem, realizowaliśmy to mniej więcej tak, jak byśmy chcieli. A druga połowa fatalna w naszym wykonaniu. Wydaje mi się, że to też miało wpływ przeciwnik, który nas zdominował. I trzeba uczciwie przyznać, że Podbeskidzie, jeżeli chodzi o umiejętności, co wiedzieliśmy oczywiście przed meczem, jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, to jest zespół naprawdę jeden z najmocniejszych w tej lidze. No i my przez to zaczęliśmy trochę źle grać. Wydaje mi się, że z perspektywy meczu to chyba nie zasłużyliśmy do tego, żeby wygrać, ale przy odrobinie więcej szczęścia mogło się tak stać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze, i zachęcam państwa do zadawania pytań. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Karol Bogański, Śląsk, dobry wieczór, panie trenerze. Ja chciałem zapytać właśnie o przyczyny tej zmiany. Pan powiedział, że Podbeskidzie was zdominowało w drugiej połowie, te trzy roszady trenera Jawnego, to było coś takiego, co zmieniło oblicze tego meczu. Dlaczego ta druga część była tak słaba w waszym stronie? Myślę, że często podświadomie piłkarze, mimo że umówiliśmy sobie w szatni, że żebyśmy się nie cofali zbyt nisko, chcieliśmy grać w średnim pressingu. Nie udało nam się to w wielu momentach. Myślę, że zmiany też miały znaczenie. Wydaje mi się, że Bonifacio, byłem zaskoczony, że nie gra w pierwszym składzie, który zrobił różnicę. No, wiemy, na jakie umiejętności ma Romek, Bilo czy Merebaszwili, więc no, wystarczy wymienić te nazwiska i samo przez się już się... Widzimy, jaki to jest potencjał tego zespołu. Jakbym miał teraz tak na chłodno patrzeć, to ten punkt szanuję. Chciałem jeszcze zapytać o tę sytuację z pierwszej połowy. Tę bardzo kontrowersyjną, z nieuznaną bramką dla Podbeskidzia, czy pan... Nie było kontrowersyjne. Wystarczy zobaczyć na Maxa Kostkę, jak wygląda. To wyjaśniło całą sytuację. Myślę, że to czeka by przerwa. Proszę bardzo, jeszcze. Jeszcze jako Bogdan Śląsk, ja właśnie chciałbym spytać o Domingueza, czy po pierwsze właśnie, jak jego zdrowie, jak on się czuje, a po drugie, czy nie boi się pan, że pański zespół nie jest zbyt zależny od tego zawodnika, dlatego że w pierwszej połowie widzieliśmy, że on bardzo aktywny, bardzo dużo pod grą, rozgrywał tę piłkę, w drugiej, no właśnie, czy to nie on był tym czynnikiem brakującym? No ciężko powiedzieć, no mamy swoje problemy, jak każdy zespół. Wydaje mi się, że Max oczywiście jako lider drużyny ma wpływ na grę ofensywną zespołu i szukamy różnych rozwiązań. Wiadomo, że tych zmian nie robimy zbyt dużo, ale faktycznie w wielu momentach tak się dzieje, że jesteśmy zależni też od Maxa. No cóż mogę powiedzieć, no, tak jak mówiłem, no, to jest bardzo ważny piłkarz dla nas jakościowy, więc na pewno będziemy liczyć